cześć, poparzyłem język, tak więc sorry, zapraszam na flesa. Did I ever tell you the definition of insanity? Dostępna dotychczasowo tylko dla posiadaczy Season Pass do Far Cry 5, trójka Classic Edition trafiła do sprzedaży jako samodzielna gra. Posiadacze konsol będą mogli powrócić na tropikalne tereny i poznać definicję szaleństwa. Nie jest to jednak remaster czy remake, a zwykły port, więc nie ma co spodziewać się nowości. We are the warriors of the Rakia, and I will lead you to glory! Row, row, row your boat gently down the stream. Gry studia Telltale wyrobiły sobie pewien charakterystyczny styl rozgrywki, łącząc wariacje na temat point and clicków ze znanymi licencjami, głównie serialowymi. Wiemy, że pracują oni zarówno nad ostatnim sezonem The Walking Dead oraz gradaptacją Stranger Things. Złą wiadomością są jednak problemy studia i przesiadka na silnik Unity. Come on, you love this one. I ponownie plotki potwierdziły się, do GTA Online nie trafi nowa stacja radiowa z muzyką klubową, a cały system prowadzenia własnych nocnych klubów. Promowanie knajpy, nowe opcje personalizacji, przykrywki dla szemranych interesów oraz możliwość dopasowania wystroju czy muzyki. To wszystko już w lipcu. Jeszcze do soboty trwa letni kiermasz gier z serwisu Allegro, gdzie aukcje gamingowe objęte są 0% prowizją oraz darmową dostawą. Każde wydane 50 zł to 5 dodatkowych monet zniżkowych na kolejne zakupy. Do 5 lipca zaś trwa konkurs, gdzie zdobyć można bony o wartości 250 zł i konta VIP na gry online. Link w opisie. The service of God. Obedience. Nowy patch do Kingdom Come Deliverance, poza naprawą wielu błędów, przynajmniej na papierze, wprowadza jedną z zapowiadanych atrakcji, a mianowicie tryb hardcore. Mapy nie wskazują naszej lokalizacji, brak znaczników zadań czy wskaźników zdrowia oraz kondycji, a także utrudniona została walka. Czy to już masochizm? W turnieju The International 2018 do walki staną najlepsze drużyny graczy Dota 2, a wśród nich znajdzie się sztuczna inteligencja. OpenAI, stworzone w instytucie finansowanym przez Elona Muska, przez ostatni miesiąc uczyło się gry zespołowej, korzystając ze 100 tysięcy jednostek CPU. Czy 180 lat grania w jeden dzień wystarczy? Kto by się spodziewał, Cyberpunk z pełną polską wersją językową. Tylko tutaj chyba lepiej po angielsku grać.